ciebie. Na początek odwołam się do Instastory twojego. Ile w ogóle twoich fanów za każdym razem pod studiem Eguroli po prostu wyczekuje na ciebie? To jest takie za każdym razem, rozumiem, bardzo miłe, kiedy po prostu ci ludzie tak czekają. Ile te dziewczyny stoją tam, czekają na ciebie? Dziewczyny stoją zarówno przed treningiem, jak i po treningu. Dają mi mnóstwo wsparcia po prostu swojego, bo wiedzą, że treningi bywają męczące, ale jak widzę ich uśmiechnięte twarze, to po prostu od razu dzień staje się lepszy, więc nie wiem, ile ich tam jest. Ale one też czekają na mnie, nie? No tak, no na bujaszka, wiadomo. Nie, kolejna influencerka po prostu, wiesz, ile ci doszło już obserwatorów, odkąd dostałeś Sylwię? Nie, bo ja się na tym w ogóle nie znam. Wszystkiego się uczę tutaj od Sylwii, więc właśnie ostatnio się nauczyłem, czego się nauczyłem? Print screenu. Nie umiałeś robić screenu. Nie. Nie umiał. Ale pamiętam, że Przy mnie ci stuwa wybiła, a teraz masz 100 kilkanaście, więc coś tam ci wyjdzie. No. Dzisiaj też wyjątkowy bardzo dzień, bo w końcu po pół roku wielki taniec z gwiazdami wrócił. Powiedz, te 3 sekundy przed pierwszym tańcem miałaś takie bicie serca, że stresuje się bardzo? Dady, wiesz co było 3 sekundy przed wyjściem? No dawaj. I don't love smaczki. My nie mieliśmy w ogóle, bo byliśmy jako pierwsza para, występowaliśmy i totalnie tutaj na dole się przebierałam. Miałam tylko 1 minutę na przebranie się. I wziąć musiała kostium cały. I założyć drugą sukienkę i założyłam ją tyłem naprzód i musiałam ją szybko ściągać i zakładać na nowo i nie miałam czasu na to, żeby się stresować tym, co zaraz zatańczę, bo się stresowałam. A ja tu stałem na parkiecie i oczywiście przewijałem nóżkami i się stresowałem, bo ty stałaś tam za panawanem jak? Powiedz szczerze. Nago no. O Jezu, ale gorący temat. Mam tytuł po prostu taki, że koniec. No.